Tomasz Swędrowski, były siatkarz, dziennikarz radiowy, telewizyjny, od 20 lat komentator telewizji Polsat. Tomek, na czym polegała ta różnica w tym turnieju, że biało-czerwoni wygrali z mocno faworyzowaną Brazylią i to dwukrotnie, raz 3-2, dzisiaj o brąz 3-0? Ja się gubię już tym wszystkim, bo tutaj wszystkie książki do siatkówki można wyrzucić. To powiedzieliśmy już po Mistrzostwach Świata. Jeśli ktoś napisał książkę jeszcze po Mistrzostwach Świata, to tę książkę też można wyrzucić. 27 zawodników przetestowanych. Takiej historii światowa siatkówka nie zna. I z tych 27 zawodników przyjeżdżają ci, na których chyba najmniej się liczyło, i oni wygrywają brązowy medal. To jest racjonalnie nie do wytłumaczenia. Ale już tak na poważnie, mamy ogromny potencjał i mnie już nie dziwią te zwycięstwa nad Brazylią. Brazylia dodatkowo też nie umie nigdy grać o brązowy medal. Oni grają o pełną pulę albo nie grają wcale. Ja nie mówię, że oni dzisiaj nie grali, bo oni dzisiaj przegrali z bardzo dobrze grającym polskim zespołem. Szczerze mówiąc, się tego nie spodziewałem, ponieważ wczoraj brakowało nam wyraźnie sił. Oni dzisiaj się zmobilizowali, nie wiem, czy wyjazd trenera ich tak zmobilizował i chcieli mu pokazać, że bez niego też wygrają. Nie, nie bez niego, bo z Kubą Bednarukiem. Kuba Bednaruk jest doskonałym szkoleniowcem ligowym i dzisiaj też, myślę, zrobił duży krok w swojej karierze. To wszystko sprawiło, że wygrali. Możemy się chyba cieszyć w Polsce, bo i kibice fantastyczni w Chicago, bo to też jest nieodzowna część tego medalu, każdego medalu. I chyba to oni dla nich zagrali. Od lat jeździsz po całym świecie. Tutaj nawiążę do trenera Heinena. Znasz taką sytuację, gdzie trener w trakcie rywalizacji, na przykład Final Six, przed meczem o brązowy medal pakuje się i wylatuje? Nie znam takiej sytuacji i myślę, że jest tak piękny moment, że tego nie trzeba komentować, bo to zdaje się jest jakieś nieporozumienie na linii. Związek, trener, ktoś wiedział w związku, że dał taką zgodę, ktoś nie wiedział. To nie jest moment, ale ten temat na pewno będzie ruszony po powrocie do kraju. Ale ja pomijam, czy była zgoda, czy nie była zgoda. Ja myślę, że trener Heinen powinien czuć wewnętrzną potrzebę zostania z tymi chłopakami. 24 godziny później by przyleciał do Zakopanego, nic się nie stanie. Nic się absolutnie nie stanie, żaden plan szkoleniowy się nie zawali. Nie czuł takiej potrzeby, a oni wygrywają brąz. Ja wiem, że jesteśmy jeszcze na gorąco po Final Six. Nawet nie, bo rozmawiamy przed finałem wielkim. Ale pytanie właśnie o chłopców, chłopaków, którzy trenują w Zakopanem, o część z tych, którzy do nich dołączą. Jak sądzisz, możemy być pewni awansu na Igrzyska Olimpijskie podczas turnieju w Ergo Arenie? Gramy z Francją, gramy ze Słowenią i gramy z Tunezją. Tak. Pewnym nigdy nie można być, bo nie takie potęgi padały. Jest takie wyświechtane powiedzenie bardzo, ale użyję go, bo ono jest bardzo adekwatne. Dyspozycja dnia. Francja z Polską zna się doskonale. Zawodnicy znają się na wylot w każdym calu. I zaskoczenia to chyba żadnego nie może być, moim zdaniem. Dużo się mówi tylko o meczu Polska-Francja. Ja bym nie lekceważył Słowenii. Słowenia dwa razy drogę nam zamknęła do medalu na Mistrzostwach Europy. Oczywiście, my czujemy się mistrzami świata. Mamy mocnych chłopaków z Zakopanem. To trzeba będzie tylko teraz wszystko jeszcze poustawiać. Jesteśmy faworytami, absolutnie. Ale trzeba uważać, bo jeśli się teraz nie zakwalifikujemy, to myślę, że w styczniu tej drugiej szansie będzie o wiele gorzej i o wiele trudniej. Dziękuję bardzo. Tomasz Swędrowski, dziennikarz, były siatkarz. Musiałbym bardzo długo wymieniać. Bardzo Ci, Tomek, dziękuję. Dzięki, Paweł. Dziękuję.